Ale pochmurno, ale ciapato, słuchajcie, jest mokro, jest tak jakby odwilż, ciapa niesamowita. Dzisiaj mamy poniedziałek, dzisiaj jest 11 grudzień, leci szybciutko. Wczoraj miałam zrobić rozdanie, natomiast, znaczy losowanie rozdania, natomiast zrobię to dzisiaj i dzisiaj też zobaczycie to na kanale. Troszkę mi się wczoraj spiętrzyło rzeczy wieczorem, po południu i nie było mnie w domu. Ale słuchajcie, przecież co się odwlecze, to nie uciecze. Kochani, dzisiaj to zrobimy. Kupiłam dzisiaj z samego rana w Mrówce płyn do spryskiwaczy, bo, kochani, brakło. Normalnie dzisiaj jadę, nie ma nic. Także muszę sobie to, nie wiem, nadrobić i po prostu zalać. Kupiłam też taką jutę, kochani. Będę tą jutą owijać choinkę, to znaczy donicę choinki. Okazało się, że ten kosz, który kupiłam na choinkę, jest totalnie za mały. Co jeszcze kupiłam, słuchajcie? Wreszcie kupiłam porządną skrobaczkę, taką fajną, dużą i z takim metalowym rantem, metalową końcówką, więc na pewno będzie zdecydowanie lepsza od tej, którą mam, jakaś zwykła, plastikowa i już po prostu zdarta, że nic nie zbiera. Jeżeli chodzi o skrobaczkę, to kosztowała około chyba 14 zł albo 10, nie pamiętam, chyba 14 i płyn do spryskiwacza też około 19,99, nie wiem jak ceny w supermarketach, po prostu wzięłam ten, co był. No bo wiecie, z braku laku wszystko jest ok, wszystko jest dobre, no wiadomo, żeby tylko nie był niezimowy, no bo by mi zamarzł, a to jest niewskazane. Czy wy też to widzicie, czy ja tylko to widzę, że ta choinka jest krzywa? Albo ona jest krzywo wsadzona do tej donicy, no bo... albo no krzywo raczej nie stoi, słuchajcie, nie wiem, albo po prostu ta doniczka jest coś nie teges. Takie mam wrażenie, że jakby leżała na ścianie. Muszę albo coś podłożyć pod tą donicę. Samo odwracanie choinki nic nie daje, więc to nie ten temat. Wiecie co? Kupiłam dzisiaj tą jutę, którą owinę właśnie choinkę. Sam fakt dna choinki, czyli donicy. Mam też zdjętą firanę, wiecie, bo była jakaś taka przybrudzona, jeszcze choinką sobie ją delikatnie ubrudziłam. Jak widać, okno też jest brudne. Tutaj co prawda nie powinno się w ogóle myć okien nocą, bo podobnież nie daje to takiego dobrego efektu, to znaczy nie widzimy, gdzie jest brudne, gdzie jest czyste, ale ja tak naprawdę nie mam kiedy tego okna umyć, kochani, tych okien, tylko wieczorami. W związku z tym, słuchajcie, zabieram się za chwilę za mycie okna. Firanka już jest uprana, jedyne co zostało, to uprasować mi taką ogromną połać tej firany. Choinka do ubrania, no i oczywiście wypróżnienie tych wszystkich szafek, ewentualnie uporządkowanie, wyniesienie to, co nie trzeba. No takie, wiecie, no, sprzątanie jadalni. Tutaj przyniosłam też sobie bombki, które będą wisiały na tej choince. Mamy srebro, matko, telefon mi się przekręcił. Mamy srebro, mamy czerwień i mamy trochę bieli. Kilka drewnianych dodatków. Tutaj też mamy stroik srebrny. No może coś z tego będzie. Moi kochani, troszkę z opóźnieniem, ale jest, kochani, rozdanie dzisiaj wyniki. Będziemy losować z wszystkich osób, które wzięły udział w naszym konkursie, w naszym rozdaniu, jedną osobę, która otrzyma te dwie przepiękne książki. Przypominam, pierwsza książka to jest książka Harry, czyli o naszym księciu, a druga książka jest o Atenach, bardzo ładna, gruba, grube, piękne wydanie. Także dwie te książki dzisiaj... pójdą, słuchajcie, do jednej osoby, która wzięła udział w rozdaniu. Słucham, Adusiu? A dwie książki do jednej osoby? Tak, dwie książki do jednej osoby i ta jedna osoba będzie miała, słuchajcie, bardzo fajną, miłą niespodziankę pod choinkę. Tym bardziej, że postaram się oczywiście, żeby ta paczka dotarła, kochani, ta przesyłka na pewno przed świętami na gwiazdkę pod choinkę. Tym bardziej będzie mi miło. Adusiu, uśmiechy, uśmiechy, bo będziesz za chwilę losować. Wiecie, kogo mamy dzisiaj jeszcze ze sobą? Tereskę. Tereska jest z nami, kochani. Tereska jest z nami, jest nowym członkiem naszej rodziny. Tereska stanie koło Adusi.
Nawet pasują. Słuchajcie, jedna ma opaskę, druga ma czapkę. Kochani, losujemy. Nie ma na co czekać. Adusiu, tak pomieszaj i wylosuj jedną osobę. Mam nadzieję, że to będzie osoba, która bardzo, ale to bardzo często mnie ogląda i że to będzie osoba, która jest życzliwa mi i mojemu kanałowi. Czy ja to dobrze mówię? Mamy? Tak. Mamy. Adusiu, no ale nie ma przebierania. Musisz wybrać jedną i koniec. To. Mamusia odpowie. Słuchajcie, mamy zwycięzcę, Matko Święta. Nie znam tego niku. Kochani, krotka, ukośnik, JC2WR. Zobaczcie. Krotka, JC2WR, kochana bardzo lub kochany, bardzo Wam gratuluję, bardzo Tobie gratuluję, Tobie podejrzewam, że jest to dziewczyna, serdecznie Ci gratuluję przepięknych książek, one już niedługo do Ciebie trafią do domu, bardzo proszę, abyś w swoim, pod tym filmem, film nie mówię o filmie z rozdania, tylko o filmie z wynikami, bardzo Cię proszę, abyś pod tym filmem dała komentarz i najlepiej, żeby wstawiła maila swojego, żebym ja mogła do Ciebie odpisać i wtedy się jakoś tam skontaktujemy i ja poproszę Cię o adres do wysyłki, ale bardzo proszę, aby w komentarzu był Twój mail, żebym ja wiedziała, że ten nick to jest ta osoba, bo tak to wiecie, ja później nie wiem, nie jestem pewna na 100%, że nagrodę daję właściwej osobie, żeby później nie było, wiecie, jakiegoś kwasu. Także kochana, jeszcze raz gratuluję, zaraz pokażę dokładnie, jak wygląda ten nick. Krotka myślnik JC2WV. Taki troszkę skomplikowany, ale tak jak mówię, gratuluję kochana, gratuluję jeszcze raz. Bardzo wszystkim dziękuję za to, że wzięli udział w rozdaniu. A te przepiękne książki, kochani, lądują do tego niku. Słuchajcie, sprawdźcie sobie, czy jesteście zwycięzcami. Jeśli tak, tak jak mówię, nikt się do mnie odezwie. Osoba spod tego niku napisze do mnie pod filmem oczywiście komentarz, że jest tą osobą i że jej mail to taki lub taki, żebym ja mogła na ten mail odpisać i poprosić o jakiś adres do wysyłki. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. I jak najbardziej, kochani, zachęcamy do kolejnych rozdań, do korzystania. Też dzisiaj, kochani, kupiliśmy na promocji papier Queen, 2 plus 1 gratis, będzie na dłużej. Kupiliśmy trochę mandarynek, może soku zrobimy, bo tak mi się jakoś chce. A były na promocji chyba po 3 zł te mandarynki. Kilka pomidorków tych malinowych, niestety takie nadal te duże pomidory, nie małe, tylko takie ogromne. I też ptasie mleczko na promocji, wzięłyśmy sobie to ptasie mleczko. W sumie tyle, kochani, właśnie otworzyłam kolejny słoik z Bigo. Zaraz sobie będę odgrzewać na obiad. Głodna jestem przeokropnie. Myślę, że nie zjem całego słoika, zjem pół, a drugie pół wezmę sobie jutro do pracy. I wyobraźcie sobie, że ten bigos jest, słuchajcie, z października, bo ja go robiłam właśnie dla mojego męża na wyjazd i połowę jemu dałam, a połowę zostawiam dla nas. Przepięknie się przetrzymuje, słuchajcie, w słoikach, jeszcze w lodówce, zawekowany. No doskonała sprawa. Przyszła też paczka dla królika, kochani. Wszystkie rzeczy, które są potrzebne, niezbędne do jedzenia i nie tylko. I będziemy otwierać kartą, słuchajcie, z wszystkimi rzeczami, które Agatka zamówiła właśnie dla naszej pianki. Zobaczmy w takim razie, co to. Piana. Piana, hello. Co tu jest dla ciebie? Co tu jest? Czujesz zapach? Co tu mamy? Pianka schodzi, a my otwieramy, słuchajcie. A co to są? Siano, tak? Dwa rodzaje siana? Mama. Chyba cztery zamówiłam. W sensie dwie paczki takiego samego i dwie takie różne, bo co ona tam będzie robiła. Otwórz, zamknij. Fajne. Dobra. Co to jest? Sianko, czwarty pokos. Fajnie. Suszak solo. Zielone sianko z lubelskich łąk. Dobra. Co tam mamy jeszcze? Sianko jarnickie z ziołami. Zobaczcie. Sianko jarnickie z ziołami. Producent nie wiadomo co. Kochani, co tam jeszcze jest? To samo, tak jak to zamówiłam dwa. Tak. Sianko jarnickie z ziołami. Tak, właśnie to siano, słuchajcie, bo mamy takie normalne siano i jakoś nie bardzo chcę jeść. Luksusowe sianko łąkowe. Będziemy jej mieszać, wiadomo, mamy takie swoje wiejskie, ale nie wiem, chyba panieneczka jest troszkę zbestwiona jakimś kupnym. Dostałaś.
jak dzielny pacjent. Słuchajcie, jak dzielny pacjent. No i taka książeczka. Bany ekspert. Znamy się na królikach. Co tam jeszcze jest? Co to jest? Liść porzeczki suszony. Materiał paszowy. Produkty przetwarzania roślin. Porzeczka, czarna liść. Dobrze. Tutaj mamy... Co to są takie granulki? Takie granulki, gdzie się jedną sztukę daje i one tak sobie chyba chrupią. A wiemy, co, z czego ta granulka jest? Co tu jest? To są suszone zioła po prostu i tak sproszkowane. Drops, wiesz? Coś tam. Mhm. Sproszkowane zioła suszone. A dobra. To jest truskawka czy poziomka w końcu? Truskawka. Pokaż. Truskawka liofilizowana. No to Adusia już chyba skosztowała. Mhm. Takie chrupeczki dla to naszej... Dawała królikowi, jak mówię, czy dobre, tak? Tak. I co tu jest jeszcze, słuchajcie? Gałązki jabłoni do chrupania, żeby już się nie brała, słuchajcie, za żadne kable ani za żadną tapetę. Fajnie, będzie sobie kąsać. No i takie, kochani, zakupki dla naszej pianki, tak? Jana, ty łobuzie, wąchaj, wąchaj. Może coś wywąchasz. No i słuchajcie, takie małe stworzonko, a tyle radości. Będzie sobie zaraz szamać piana. Co tam jest? Co tam jest? Boże, należąco, wiesz? Nie wiem, czy wejdzie. Gdzie to jest? Jest. Widzisz? Ale grubie. Matka, jak jej smakuje. I po prostu chyba tam to nie pasuje, wiesz? Że w smaku, w zapachu? Może w zapachu, wiesz. O matko, co to? Mówią o mnie? Ej, nie. Ty, no, ale w Poli nie jest. Nie. Dobra, damy jej zaraz do tego, do paśnika. Okej. Okay. Mogę jeść? No tak. Pewnie, że możesz. O matko, zobacz, jaka jest bulwersowana. Zabrała sianko. O litości. O litości. Ja znam już go. A tu się poczekaj, bo się posypie. W ogóle pietruszka jeszcze w nim jakaś, widzisz? Mhm. Jedz. Jedz piana. I rośnij. Ale nie za duża. Żebyś nie była do sufitu. Żebyś nie była do sufitu, Adusiu. Królik nie urośnie do sufitu. Córeńko. O, litości. Króliki gryzonie. Można mieć gryzonie? Można mieć. Świnka morska. To jest gryzon? A wiesz w ogóle, tak, że królik to jest zwierzę egzotyczne? Królik? Zwierzę? No, w gabinecie weterynaryjnym jak najbardziej. Zajemne. Egzotiko. Piana, egzotiko. Halo. Możesz mi, Adusiu, jeszcze dać jedną gałązkę, bo dawno też nie dostawała gałązki. Zobacz, jak szuka. Patrz. Patrz, ale jak jej się wszystko od razu podoba zapachami, no nie? Tak. No. Więc to są moje klimaty. Tak. Tak, to są moje klimaty. No. Wyciągnij jej jedną gałązeczkę taką. Patrz, i te są krótsze, te są takie fajniejsze, bo można jej dać i będzie miała faktycznie. Mhm. O, widzisz? Pianusia, proszę. O, zobacz. Postaw jej, żeby cię nie ugryzła, misia. Widzisz? Widzisz, jak lubi jeść drewno? A ty lubisz jeść drewno? No fajnie, fajnie, wiem. Podoba ci się. Tak. Kamera? Adusia? Gdzie to jest? To dobre. To sianko. Albo ta truskawka, co zjadła jednym haustem. To sianko, bo ona zaraz to zbawiuje chyba. Zamieszasz tam z tamtym? No, do tamtego na razie. Moi kochani, sprawa jest, i to właśnie do was, bardzo was proszę o pomoc, a w jakim temacie już wszystko mówię. Moi drodzy, zgłosiła się do mnie jednostka Straż Pożarna w Krzcięcicach z prośbą o rozprowadzenie kalendarzy na sprzedaż. Słuchajcie, mam tutaj próbkę właśnie tego kalendarza, zobaczcie, OSP Krzcięcice 2024, mamy tutaj całą jednostkę chłopaków i dziewczyny. Przepiękny kalendarz do powieszenia, właśnie idealnie, słuchajcie, bo już koniec roku, więc każdy myśli o kalendarzu. A dzięki temu, że możemy, kochani, kupić taki kalendarz, wesprzemy właśnie tą jednostkę, tą ochotniczą straż pożarną, która jest tak dla nas ważna, niezbędna. Ja, kochani,
dostałam ten kalendarz, ale myślę go kupić, słuchajcie, i dać datek dla nich właśnie w postaci drobnej sumy pieniędzy. Słuchajcie, cena za taki kalendarz to 20 zł i bardzo bym prosiła, jeśli możecie, jeśli myślicie o zakupieniu kalendarza, wesprzyjcie właśnie tą Ochotniczą Straż Pożarną, moją bliską mi tutaj sercu. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani tym przepięknym kalendarzem, słuchajcie, zobaczcie, jak on to wygląda. Zobaczcie, jak on wygląda, kochani. Jeśli jesteście zainteresowani tym kalendarzem, serdecznie Was zapraszam do kontaktu ze mną, bo tych kalendarzy jest aż 300 sztuk i musimy je sprzedać, kochani. Nie po to są zrobione, słuchajcie, żeby leżały zakurzone na półce, słuchajcie, tylko trzeba, tak jak mówię, szczytny cel. Chłopaki na pewno spożytkują te pieniądze w bardzo dobry sposób. Czy zakupią jakiś sprzęt, czy ewentualnie jakąś odzież właśnie ochronną. Oni to robią za darmo, kochani, nic za to nie dostają, tym bardziej należy pomagać. Bardzo, kochani, Was proszę, jeżeli możecie zakupić taki kalendarz, to bardzo proszę, kontaktujcie się ze mną, czy za pomocą właśnie Facebooka, czy za pomocą Instagrama. Również możecie pisać do mnie tutaj komentarz pod filmem, czy też na mojego maila tutaj masia.vlogmałpainteria.pl. Jeżeli jesteście zainteresowani, ale jesteście nie z naszego terenu, możecie oczywiście zakupić taki kalendarz i ja wam go wyślę. Myślę, że jeżeli kalendarz kosztuje 20 zł, jeśli chcecie, możecie oczywiście zapłacić więcej. Jeśli chcecie go kupić i wysłać, proszę doliczcie 10 zł za przesyłkę, bo wiadomo, że ja muszę ten kalendarz spakować, kupić kopertę, nakleić znaczek i do Was, kochani, wysłać. Tak jak mówię, zachęcam, kochani, pomóżmy w takim razie i tej Ochotniczej Straży Pożarnej. Chłopaki wyszli z inicjatywą i dziewczęta zresztą. Wiecie, z czym mi się kojarzy ten kalendarz? Z sentymentem, słuchajcie. Bardzo często oglądałam taki film świąteczny, Święta Last Minute, i tam, kochani, właśnie jest taki moment w filmie, gdzie dwóch strażaków chodzi od domu do domu i właśnie rozprowadzają te kalendarze za drobną opłatą, żeby wesprzeć własną jednostkę straży pożarnej, i to mi się z tym właśnie kojarzy, kochani. Także 20 zł lub więcej, oczywiście serdecznie zapraszam Was do kontaktu albo z Ochotniczą Strażą Pożarną w Chrzcińcicach, albo ze mną, kochani, ja jak najbardziej pomogę, mogę wysłać, mogę przywieźć, słuchajcie, można do mnie podejść, zapytać, przecież widzimy się codziennie. Liczę, kochani, liczę, najbardziej liczę na taką okoliczną naszą społeczność, która po prostu zna mnie i podejdzie i powie, że jest zainteresowana, będzie mi bardzo miło, a chłopakom jeszcze bardziej. Także zachęcam, polecam. No i zapraszam, kochani, do kupowania tego przepięknego kalendarza. Słuchajcie, rozkładamy lampki, bierzemy się za tą choinkę. Krzywa, bo krzywa, kochani, ale będzie. Adusia, wszystko się naprostuje. Wszystko się naprostuje. Adusia tutaj trzyma, słuchajcie, jest prowadzącym, a my tutaj rozciągamy, to znaczy my Agatka rozciąga, a ja się tylko przyglądam. Wiesz co, nie wiem, czy Wam wystarczy tak do góry, czy nie za gęsto. Mama, wszystko będzie dobrze. No dobra, będziemy poprawiać. Ada, pani świecąca, tak, Adusiu? Idziesz, Adusiu, dalej. Mhm. Idzie. Ja przechodzę obok, słuchajcie, obok. Boże, kiedy ja się za to okno wezmę. Zaraz będziemy patrzeć, jak to wygląda. Adusiu, tylko brzuszek wystaje. Tak? No, nie starczy coś tych latach. Starczy. No i kochani, słuchajcie, widać, nam nie wystarczy to 900, dokładamy jeszcze 1250, czyli te lampki, które miały być na dworze. Jest moc. Zmieni na jednakowe, żeby było. Same? Ale też się elegancko rozwijają, bo tam to były No bo te są na ten, na kolenie. Dobra, Adusia idzie z kółkiem. Adusia idzie z kółkiem, powolutku, Agatka rozkłada. Powoli, czekaj, idę tutaj trochę. Mhm. Ale myślisz, że od samego dołu znowu zacząć i... Nie, może idźcie do góry, co? Od góry. I tak ładnie, wiesz, Agatka, ten czubek ładnie. No. Tak przez smyrdnij, że tak powiem, na samą górę. I od czubka ciągnij. Chodź, Adusiu. Thank you.
choinka jeszcze nie gotowa. Kochani, lampki są rozłożone. Parę bombek, parę kokardek, dziewczyny padły, nie mają siły. Nie ma się co dziwić, słuchajcie, naprawdę bardzo dużo pracy jest przy takiej choince. Chcę Wam też pokazać stroik, który dzisiaj zrobiłam na konkurs szkolny. Zaniesiemy ten stroik do szkoły. Jeśli nie pójdzie na konkurs, to oczywiście pójdzie na kiermasz, do sprzedaży. Miejmy nadzieję, że komuś się spodoba i go kupi. I tym samym, słuchajcie, jakieś tam pieniążki wpadną do szkoły na najprawdopodobniej, kochani, na stół do ping-ponga dla dzieci. Dzisiaj jest 11 dzień grudnia, więc 11 dzień vlogmasu. Kochani, otwieramy 11, czas na kalendarz adwentowy. Ada wczoraj nie otwierała, więc dzisiaj ma ten bonus, słuchajcie, że otwiera z kosmetykami, otwiera z czekoladkami. Chodź, Adusiu, siadaj koło mnie. Tak, chodź, mamy, weź sobie 11 i zapraszam tu do mnie. 11 wystarczy, że weźmiesz, no. Moi drodzy, słuchajcie, tyle roboty przy tej choince. Nawet by nie pomyślałabym. A bałagan niesamowity. O jakim ja myciu okna myślę. I w ogóle prasowaniu firanki. Wcale tak prosto nie jest, słuchajcie. Ada się pcha. No dobrze, kochani, 11. Adusia otwiera. Otwieraj, Adusiu. Nie, Adusiu, Adusia otwiera. Otwieraj, otwieraj. I co mamy w 11? Duże. Duże? Duże. No to otwieramy je duże. Mam nadzieję, że może jakaś paletka, może jakiś cień, może coś. O, co to lubisz? Ostra sprawa, słuchajcie, zobaczcie, jakie mocne kolory. To są cienie, jakiś róż i mamy taki mocniejszy, jakiś taki ciemny, brudny róż. Róż, róż, róż i jeszcze róż, kochani. I takim akcentem się z Wami żegnamy. Ada jeszcze otworzy 11 czekoladkę, ale nie sądzę, że zje. Lubisz te czekoladki, czy nie? No właśnie, kochani. No nie trafiłam, słuchajcie, z kalendarzem adwentowym z Biedronki, z Magnetika. Natomiast ten kalendarz adwentowy z Revolution jest świetny. Ma mnóstwo kosmetyków. No otwieraj, otwieraj. Ma mnóstwo kosmetyków. Co tam masz w środku? I ja się z tego bardzo cieszę. Ada pokazuje prezencik. No, kochani, kończymy dzisiaj. Nie mam siły, padam. Chciałam jeszcze przypomnieć o tym, że przyjmuję zamówienia na kalendarze z naszej Straży Pożarnej, że jak tylko chcecie, nie wstydźcie się absolutnie, proszę mnie pytać, zaczepiać. Ja bardzo lubię, jak do mnie podchodzicie i cokolwiek mówicie, że to, że oglądam, że tamto, że siamto, słuchajcie. Tym razem, kochani, zaczepiajcie, że chcecie kalendarz na 2024 rok właśnie ze Straży Pożarnej OSP Krzcięcice. Będzie nam bardzo miło, chłopakom tym bardziej. Pozdrawiam i do jutra.